Witam Państwa serdecznie, Błażej Hrabkowicz. Zapraszam na trzeci program z cyklu Kino Mówi Wojownicy. Za chwilę obejrzymy film Zjazd Absolwentów w reżyserii Anny Odell. Moimi gośćmi są Urszula Jabłońska, reporterka dużego formatu. Dzień dobry. I Kuba Mikurda, wykładowca Łódzkiej Szkoły Filmowej. Dzień dobry. Film Anny Odell otwiera ujęcie pustego korytarza. Bardzo niepokojące ujęcie, które przywołuje nam skojarzenia z horrorem chociażby. Czy rzeczywiście w filmie Anny Odell czai się coś groźnego, waszym zdaniem? Moim zdaniem wszystko, co groźne, to się już tam wydarzyło. To znaczy w życiu Anny Odell i to, co się wydarzyło w jej życiu, te wszystkie traumatyczne historie spowodowały, że ona zdecydowała się przeprowadzić ten film eksperyment. Większość horrorów to są filmy o powrocie czegoś, co zostało wyparte. Prawda? Te najlepsze horrory, mam wrażenie, które naprawdę zapadają nam w pamięć, to są horrory, w których w kostiumie, w sytuacji z duchami, z demonami, z zombie, tak naprawdę opowiadamy o czymś więcej. Tak? Znaczy opowiadamy o czymś, co z pewnej zbiorowej pamięci, z pewnej sytuacji zostało wyparte. No i właśnie dzięki tej sytuacji fabularnej może się pojawić. Prawda? Jak myślimy o tych najlepszych horrorach typu Lśnienie. Ta jazda korytarzem w dół to jest też jazda, którą kojarzymy właśnie z Lśnienia, no to jest film właśnie o tym, jak pewna rzecz z przeszłości wraca w przekształcony sposób, zupełnie inny, ale jakby nie mniej przez to straszliwy. Jest też coś bardzo hipnotyzującego w takim ruchu kamery w głąb, prawda? To jest taki ruch, jeszcze jeżeli ta kompozycja kadru jest centralna, jak tutaj, to mamy wrażenie, że nie jesteśmy w stanie się temu oprzeć. To jest szalenie hipnotyzujące, jakby ten ekran nas do środka wciągał i mam wrażenie właśnie, że to jest taki gest zagarniania nas, widzów, przez autorkę. Ten film wciąga nas w pewną sytuację po prostu. W tej sytuacji pojawiło się już pojęcie wyparcia. Chyba ten mechanizm wyparcia jest dosyć istotny. Anna Odell śledzi procesy wyparcia, procesy też walki z pamięcią. Ten film ma ciekawą klamrę, czy ciekawy punkt wyjścia, to znaczy tą imprezę zbiorową, na której pojawia się grupa ludzi po to, żeby coś świętować. A co ciekawe, właśnie taką sytuację znamy też z wielu filmów, w których faktycznie coś wypartego przy tej okazji ma szansę się ujawnić. Bo myślę na przykład o uroczystości, o Festen Tomasa Winterberga, prawda? Tam też jest sytuacja rodzinnego obiadu, gdzie w końcu ktoś wstaje i wygarnia przy tym obiedzie coś wszystkim domownikom z przeszłości, co nie zostało nigdy wypowiedziane. Ale kiedy oglądałem ten film, myślałem też o Demonie Marcina Wrony, gdzie też mamy wesele, prawda? Też mamy sytuację świętowania, gdzie spotkaliśmy się w zupełnie innym celu i nagle coś z przeszłości się pojawia i całą tą sytuację nam mocno komplikuje. I zresztą tak samo jak w Demonie i w filmie Anny Odell, a ci świętujący no dosyć szybko sobie z tym radzą, tak? To znaczy nie mamy tutaj do czynienia z jakimś katarzis, kiedy to wyparte powraca z przeszłości i jest pretekstem dla nas, czy jest okazją dla nas, żeby nasze winy przemyśleć, żeby pogodzić się z kimś, komu zrobiliśmy krzywdę, tylko zostaje po prostu bardzo szybko wyrzucone na zewnątrz. W Demonie mamy podobną sytuację, kiedy nie mamy tutaj jakiejś interakcji, tylko po prostu trzeba to szybko posprzątać. Ale film Anny Odell jest ciekawy jako projekt artystyczny, prawda? Bo trudno powiedzieć, czy to jest fabuła, czy dokument. Może w ogóle nie ma sensu rozróżnianie tego. Ona też chyba nie mówiła o tym w tych kategoriach do końca. Tak, to znaczy ja bym tutaj dodała, że Anna Odell właściwie bardzo tak agresywnie rzuca tą przeszłością w twarz swoim współklasowiczom, ponieważ jakby ta historia zaczyna się od tego, że ona nie jest zaproszona na zjazd absolwentów swojej klasy, ale to jest taka pętla, ponieważ ona nie jest zaproszona, dlatego że ona w tym momencie jest już sławną artystką i oni się boją tego, co ona mogłaby tam zrobić. Czyli to jest taka właściwie pętla, nie wiadomo, co z czego wynika i czy gdyby ona nie robiła swoich wcześniejszych kontrowersyjnych projektów, to wtedy to porozumienie nie byłoby właściwie bardziej możliwe, a ona po prostu postanawia jakby wepchnąć tą przeszłość w twarz tym ludziom. Kręci jakby taki fikcyjny film, co by mogło się wydarzyć, gdyby została zaproszona. Po czym właściwie goni tych ludzi i zmusza ich do tej konfrontacji. Więc jest to projekt rzeczywiście dość taki eksperymentalny. Jednak ja bym tutaj nie bała się słowa dokumentalny, ponieważ dokumentalne kino też
te najciekawsze dokumentalne filmy to nie są gadające głowy i ludzie, którzy opowiadają teoretycznie o różnych sytuacjach, tylko to są właśnie jakieś sytuacje, które wciągają swoich bohaterów w grę, dzięki której możemy zobaczyć pewne mechanizmy i myślę, że Odel właśnie to robi. Często starając się odróżnić dokument od fikcji, mówimy, że w dokumencie chodzi o prawdę. No a fabuła, prawda, no to jest jakiś rodzaj fantazji, zmyślenia. Natomiast ja mam wrażenie, że mimo tego, że nie oglądamy rzeczywistych konfrontacji reżyserki z jej przyjaciółmi, czy z jej współklasowiczami. Oprawcami też w pewnym sensie. Bo okazuje się, że to są aktorzy, tak? Myślimy, że oglądamy sytuację faktyczną, ale okazuje się, że to są aktorzy. Potem znów myślimy, że oglądamy sytuację rzeczywistą, ale okazuje się, że to są aktorzy. Natomiast to, co jest prawdziwe, i tu nie boję się tego słowa, to są jej reakcje, tak? To znaczy to, że ona wchodzi w te reakcje z aktorami, którzy odgrywają pewne sceny z przeszłości, absolutnie nie neguje prawdziwości jej reakcji. Ja mam wrażenie, że jedyną osobą, która tam nie gra, jest ona właśnie. I to jest mechanizm, który znamy z psychoterapii, z psychodramy, tak? W psychoterapii, w psychodramie pacjenci, ludzie, którzy w tym uczestniczą, wchodzą w reakcje emocjonalne z zupełnie obcymi ludźmi, projektując na nich pewne sytuacje z przeszłości, ale to nie znaczy, że oni grają, ani to nie znaczy, że te emocje są fałszywe. To jest po prostu pretekst do tego, żeby w rzeczywiste emocje odegrać. Ja tylko tutaj coś sprostuję, bo o ile rzeczywiście w pierwszej części jest to, grają aktorzy, jest to całkowicie wymyślona sytuacja, tyle w drugiej części to się rzeczywiście wydarzyło. To znaczy Anna rzeczywiście tych ludzi goniła i rzeczywiście jakby wchodziła z nimi w tę interakcję. Mm-hmm. I w tej drugiej części aktorzy odegrali to, co się rzeczywiście wydarzyło. Tak, ale nie widzimy tych scen, prawda? Nie widzimy reakcji tych ludzi w takiej, gdybyśmy myśleli mm-hmm. o tym na zasadzie takiego ortodoksyjnego dokumentu, no to ktoś mógłby zarzucić, no tak, no ale to jest jakaś inscenizacja, oni nie patrzą w kamerę, w ogóle tej kamery nie dostrzegają, prawda? To jest taki pierwszy moment, kiedy też dajemy sobie sprawę w tej drugiej części, że to jednak jest też jakiś rodzaj w odegrania. Ale zgoda, że to rzeczywiście było, prawda? I zakładam, że to jest dosyć wiernie odtworzone. Też pokazuje, wydaje mi się, jednak jej duży szacunek, jakiś taki etyczny zmysł. To znaczy, że ona nie chciała mimo wszystko tych ludzi jakoś zupełnie zdemaskować, jakoś odsłonić. Wyobrażam sobie, że na przykład gdyby taki film robił ktoś, filmowiec w rodzaju Marcina Koszałki, to nie byłoby odgrywania, tak? To mielibyśmy rzeczywiście na taśmie, na ekranie dokładnie to, co się wydarzyło, ściganie z kamerą, dociskanie do ściany i taki typ dokumentów jest absolutnie możliwy, pojawia się i często ma świetne efekty. Ja się zastanawiam tylko z tego etycznego punktu widzenia, czy sam fakt, że ona tak goniła za tymi ludźmi dla celów artystycznych, ale też terapeutycznych, sam fakt, że ona ich próbowała postawić pod ścianą, patrzcie, co mi zrobiliście, patrzcie, powiedzcie coś o tym, nie jest też formą przemocy pewnej. To znaczy myślę, że każdy widz, który ogląda ten film, czuje po prostu taką głęboką niewygodę tej sytuacji. Mm-hmm. Ponieważ ona rzeczywiście jest bardzo uparta i moim zdaniem to tutaj się pojawia takie właśnie traktowanie ludzi, którzy są jakoś tam inni w sytuacjach społecznych. Właśnie, że nie wiadomo, co z nimi zrobić trochę, że nagle jakaś kobieta wstaje, zaczyna zachowywać się kompletnie irracjonalnie i gdzie właściwie jest jej miejsce. I tam są pokazane różne sytuacje, jak ludzie próbują powiedzieć, no ale Anna, uspokój się, może porozmawiajmy inaczej. Może tak. I widać, jak bardzo to jest niewygodne i właściwie sami nie wiemy, w jaki sposób byśmy się zachowali, gdyby ktoś nagle w sytuacji, w której się zupełnie tego nie spodziewamy, zaczął nam wyciągać jakieś brudy z przeszłości. No rzeczywiście jest to trochę problematyczne, chociaż ja uważam, że również należy pamiętać, że rzecz się dzieje w Szwecji, gdzie takie prawa związane z prywatnością są trochę bardziej ostro zarysowane niż u nas i myślę, że ona też ukryła tych swoich bohaterów również trochę z takiego strachu, zwłaszcza, że po poprzednim jej projekcie ona została pozwana do sądu po prostu mhm. i miała problemy prawne, tak? Więc myślę, że tutaj to też była trochę taka kwestia pragmatyczna. A o co walczy, waszym zdaniem, bohaterka Anna Odel, artystka, bohaterka w tym filmie? Czy ona walczy o sprawiedliwość, czy ona walczy o uwolnienie się od pewnej traumy? Bo to ewidentnie jest zmaganie nie tylko z formą, którą ona sobie przyjęła, ale z przeszłością w dużej mierze. Tak, Anna Odel została skrzywdzona w życiu i ja myślę, że ona
musiała te krzywdy już jakoś przerobić w sobie, ponieważ zyskała tyle pewności i siebie, żeby jakoś wyciągnąć to na wierzch i skonfrontować swoich oprawców jakby ze swoimi uczuciami. Ja myślę, że ona jest bardzo odważna, ponieważ rzeczywiście ona walczy o to, żeby jej krzywdy zostały po prostu uznane i w jakiś sposób się trochę też nie powtórzyły, ponieważ wiele osób doświadcza przemocy rówieśniczej w szkole. Może w Szwecji już teraz mniej, jednak u nas jest to ciągle duży problem. I ona chce po prostu ten problem poruszyć. A gdyby zrobiła ten film tak, że posadziłaby ekspertów, którzy by powiedzieli, że przemoc rówieśnicza jest zła, nie uzyskałaby takiego efektu, jak robiąc ten film, tak? Bardzo osobisty. Czyli takie zwrócenie uwagi na pewne zjawiska przez konfrontację nas z nimi bardzo otwarto. Ja tak myślę, dlatego że gdyby ona, tak jak wiele osób chce uważać, że ona próbuje jakoś zadośćuczynić, jakoś zmusić tych ludzi, żeby ją przeprosili. No ja uważam, że to trochę tak nie może być, bo gdyby ona rzeczywiście ciągle czuła takie głębokie poczucie krzywdy, myślę, że by się na to nie odważyła po prostu. Mhm. Bo jednak ta relacja wtedy kat-ofiara jest zbyt mocna, zbyt silna, żeby ktoś tak odważnie wystąpił. Więc myślę, że ona to raczej robi już trochę tak też dla innych ludzi, żeby zwrócić uwagę na problem. Ona przede wszystkim walczy o uznanie, ona walczy o spojrzenie, o to, żeby oni ją zobaczyli, prawda? Dla mnie najmocniejsze i też takie najbardziej niewygodne momenty w tej sytuacji, w pierwszej części na przyjęciu, to jest kiedy ona mówi, nigdy na mnie nie patrzyłeś, tak? Teraz na mnie popatrz, popatrz na mnie, prawda? Zmusza, wykorzystuje kamerę do tego, żeby zmusić kogoś, nawet jeżeli to jest sytuacja zainscenizowana, żeby ją zobaczył. Natomiast zastanawiam się, na ile impulsem do tego filmu, albo a przynajmniej do tego, żeby ustawić go w taki wojowniczy sposób, nie było to, że ona nie została zaproszona na ten zjazd absolwentów po tym, kiedy została już uznaną artystką, tak? Wyobraźmy sobie taką sytuację, tak? Zostaje uznana... Urażona duma w sensie? Może nie urażona duma, ale sytuacja, w której po pewnych przejściach, które miałam w przeszłości, zostaje uznaną artystką, ma pewien status, dużo się o niej pisze. Wydawałoby się właśnie, że to może być jakaś strategia tego właśnie, żeby na nowo otworzyć tą sytuację, tak? Żeby teraz właśnie z tej pozycji już na pewnym piedestale wejść umocniona w relację ze swoimi znajomymi z przeszłości. I okazuje się, że oni właśnie dlatego jej nie zapraszają. Trudno im się trochę dziwić, ponieważ Anna Odell zrobiła w przeszłości bardzo kontrowersyjny projekt, udawała, że jest chora psychicznie i błąkała się po mieście i przyjechało pogotowie i bardzo agresywnie ją stamtąd ściągnęło, bardzo przemocowo. No i potem okazało się, że to jest wszystko inscenizowane po to, żeby zwrócić uwagę na traktowanie osób chorych psychicznie. No i w związku z tym ci ludzie po prostu, mając na uwadze to, że jak oni ją traktowali w szkole, rzeczywiście po prostu się obawiali tego, że co ona zrobi. I moim zdaniem to jest właśnie najciekawsze w tym filmie. Ta właśnie taka pętla, tak? To znaczy, że oni jej nie zaprosili, ponieważ wiedzieli, co ona chce zrobić, bo ona planowała to już Myślisz, od samego początku. Że oni spodziewali się, że ona przyjdzie i zrobi sytuację? Myślę, że się spodziewali, a ona rzeczywiście to planowała, czyli to wszystko gdzieś pod świadomości było, tak? To się już wydarzyło, tak? I to wszystko, co się dzieje w rzeczywistości, jest tak naprawdę reakcją na to takie podświadome oczekiwanie tej sytuacji. Zygmunt Freud w swoich wykładach ze wstępu do psychoanalizy użył takiej metafory, kiedy mówił o procesie wyparcia. On niechętnie używał metafor, ale tutaj rzeczywiście na coś takiego przystał. Mówi, że wyparcie to jest taka sytuacja, kiedy mamy wykład, mamy jakąś publiczną sytuację i ktoś wstaje i zaczyna w tej sytuacji przeszkadzać. No i w tym momencie pojawiają się jakieś siły porządkowe, które wyprowadzają go na korytarz tam, żeby ochłonął i wprowadzają go z powrotem, prawda? To jest dokładnie sytuacja, z którą mamy do czynienia w filmie. To jest sytuacja, z którą mamy do czynienia w pierwszej części filmu Anny Odell. Zjazd absolwentów pokazuje, że sztuka może być narzędziem walki o uznanie. Dziękuję wam bardzo. Dzięki. Dziękuję państwu. Zapraszam na film Zjazd absolwentów, a za tydzień na rozmowę o filmie Jana Chrzebejka Czeski błąd.